Jeżeli mówimy o tym, że rynek to jest miejsce, na którym w sposób równoprawny mogą funkcjonować różni y, udziałowcy, y, to to, co dotychczas się działo, to, że tych kobiet y, w zarządach nadzorczych y, było tak mało, myślę, jest najlepszym potwierdzeniem, że ten rynek tam po prostu nie działał. Z tego rynku przez całe lata były wypychane kobiety, nie zapraszano ich specjalnie i jest rzeczą zadziwiającą, że Polska jest właśnie takim przykładem kraju, w którym zdecydowanie więcej jest kobiet z wyższym wykształceniem niż mężczyzn. One mają świetne umiejętności adaptacji i wychodzenia z kryzysu, co mieliśmy okazję sprawdzić i coś jest bardzo niepokojącego w tym, że ten wielki potencjał jest niewykorzystywany i w związku z tym uważam, że kryzys spowodował, że to stało się jakby taką wiedzą ogólną, tak? że coś jest niedobrego w tym, że w życiu gospodarczym na tych niższych szczeblach kobiet jest bardzo dużo. Natomiast, jak dochodzimy do, do właśnie zarządów rad nadzorczych, to niestety w jakiś tajemniczy sposób, choć wszyscy mniej więcej wiedzą w jaki, kobiety są eliminowane. I dlatego uważam, że kwoty, które przyjmuje się, twierdzi się, że tych kobiet musi być minimum 30 żeby rzeczywiście można było mówić o różnorodności. I trzeba zrobić wszystko, żeby nie tracić czasu, bo to się i tak zdarzy. Natomiast ustawa kwotowa, którą w tej chwili wprowadzono we Francji, ale która istnieje w Norwegii, w Hiszpanii, dyskutuje się o tym teraz w Niemczech, ona po prostu ma ten proces przyspieszyć. Wiemy, że jedną z przyczyn kryzysu było to, że w zarządach, w radach nadzorczych. Dominowali, biali mężczyźni, najczęściej z tych samych uczelni, grający w tej samej grupie w golfa. A doświadczenie uczy, że wszędzie tam, gdzie nie ma różnego spojrzenia, różnorodnego spojrzenia, to zwiększa ryzyko, bo po prostu nie ma tego widzenia, kogoś mówi, nie, może nie tą ścieżką. I stąd też uważam, że jeżeli mówimy o, o rynku, o dobrym rynku i chcemy wyciągnąć wnioski z tego, co się w, w świecie stało i ciągle się jeszcze dzieje to trzeba optować za rozwiązaniami kwotowymi. Najlepiej, żeby to się działo w sposób dobrowolny. I myślę, że jest bardzo wiele firm, które dzisiaj robią to same na własny rachunek, bo po prostu wiedzą, im się to opłaci. Natomiast tam, gdzie tej świadomości jeszcze nie ma, no to trzeba ją doprowadzić do yy, właśnie tych organów zarządzających i wprowadzić ustawy kwotowe, bo to po prostu jest z korzyścią dla rynku.